Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mamy dzisiaj dla Was dwa pomysły, a tematem przewodnim jest biurko i będziemy robić dwie rzeczy, które można postawić na biurku. Pierwsza z tych rzeczy to jest segregator i do tego mi się przyda to, co tutaj widzicie, czyli mam duże kartonowe pudełko, to jest pudełko po myśli, do tego mam washi tape i do klejenia taki ładny papier w ananasy, do tego klej i nożyczki. I zaczynam od wycięcia właśnie pudełka. Wytnę je tak po skosie. Bardzo ładne pudełko. Niestety okleję je i te moje piękne księżniczki stąd znikną. Tutaj będzie najniższy punkt, potem po przekątnej będzie szło do góry i z drugiej strony dokładnie w taki sam sposób. Możemy sobie najpierw zaznaczyć, a ja zacznę od odcięcia tutaj skrzydełek na górze. Teraz wycinam do najniższego punktu, a potem wytnę po przekątnej. O, i tutaj właśnie będzie najniższy punkt. I od tego punktu będzie szła linia po przekątnej aż na górę. Niestety moje księżniczki na tym ucierpią. Teraz zaginam i będę wycinać wzdłuż zagięć. I tutaj wytnę. I gotowe, a teraz oklejamy. Teraz wytnę tutaj i w tym miejscu. I już jest prawie cały oklejony. A jeszcze teraz wezmę washi tape i nakleję na wszystkie kanty. I mój segregator jest gotowy. Włożyłam do środka książki, tutaj jest jeszcze naklejka. Możemy napisać, co będziemy trzymać w tym segregatorze, na przykład zeszyty albo jakiś konkretny przedmiot do szkoły. No i wydaje mi się, że prezentuje się całkiem sympatycznie. A teraz pomysł numer dwa. Pomysł numer dwa to przegródki. Jak widzicie, takie malutkie przegródki, które można postawić na biurko i trzymać w nich potrzebne rzeczy, takie jak spinacze, pineski albo klamerki. No i teraz wydaje się, że przegródki są połączone ze sobą, ale można je rozdzielać. Jeśli się zastanawiacie, jak to zrobiłam, to teraz Wam zdradzę, że w środku są powklejane magnesy. Tutaj właśnie pod tymi skrzydełkami znajdują się magnesy i dzięki temu można te pudełeczka, te przegródki ze sobą łączyć. Jeżeli chcemy mieć wszystkie razem, albo jeżeli chcemy mieć pojedynczo, to rozdzielać. Można też ustawić jedno na drugim. Oczywiście można było zamiast magnesem połączyć je klejem, ale wtedy były połączone na stałe.
i zaraz Wam pokażę wszystko, co będzie nam potrzebne. Przede wszystkim kolorowy papier. Tutaj mam kwadraty wycięte z właśnie takiego papieru na prezenty. Kwadraty o boku 14x14 cm i mam samoprzylepne magnesy. Są takie magnesy, które z jednej strony mają klej, dzięki temu można je podkleić bezproblemowo. Chwilowo odłożę te dwie gotowe przegródki i pokażę Wam, jak z właśnie takiego kwadratu możemy zrobić przegródkę. Najpierw składamy na pół jeden kąt do drugiego kąta. Otwieram i drugi do drugiego. I znowu otwieram i teraz składam na pół jeden bok do drugiego boku. I w drugą stronę tak samo. I znowu otwieram. Teraz zaginam kąt do środka. Drugi też. I tak wszystkie cztery kąty zagięłam do środka. I mam tutaj zaznaczenia. Znowu otwieram kartkę. I tutaj mam taką linię w tym miejscu. I do tej linii składam jeden kąt. Teraz wszystkie cztery w taki sam sposób. Jak widzicie, mam bardzo dużo małych zagięć, małych znaczników, które pomogą mi się orientować w tym wszystkim. I na przykład tutaj jest ta linia, do której zginam pierwszy róg. I znowu mam otwartą kartkę. Biorę za jeden róg i składam do środka. Teraz przytrzymuję w środku i składam w ten sposób, jak widzicie. Już jedna ścianka jest gotowa. Z drugiej strony tak samo, do samego środka i jeszcze raz w ten sposób zaginam ponad tym rogiem. O, i mamy dwa boki przegródki. Teraz zaginam jedną stronę w ten sposób, ponad środkiem. I na środku, to nie jest na środku, z prawej na środku robi się zagięcie. I z drugiej strony tak samo. Dokładnie ponad tym kwadratem na samym środku. I teraz otwieram. I tutaj ciągnę te dwie zakładki do środka i ponad nimi zaginam ten bok. Skomplikowane, zaraz Wam pokażę jeszcze raz. I w ten sposób robi się trzecia ścianka. Trzeci bok przegródki. Jeszcze potem trzeba rogi ładnie dogiąć. I tutaj znowu chwytam za te znaczniki, zaginam je do środka i ponad nimi zaginam ściankę. I małe pudełeczko jest gotowe. Na środku można coś przykleić, żeby wszystkie kąty trzymać razem. No i teraz muszę powklejać magnesy. Otwieram te ścianki, które były składane na samym końcu i do środka wkładam magnes.
I teraz do wszystkich po kolei. O, widzicie? I w ten sposób możemy połączyć dwie przegródki razem. To samo robię z pozostałymi. Wystarczy, że powkładam do dwóch ścianek w każdym pudełeczku. No i w ten sposób mam cztery pudełeczka, które można ze sobą połączyć ściankami. Można trzymać je osobno albo wszystkie razem. To jest też praktyczne, bo możemy na przykład właśnie je odłączyć wszystkie i zrobić z nich wieże. Jeżeli na przykład zajmują nam za dużo miejsca na biurku, to możemy zbudować coś takiego i trzymać z boku, a jak znowu będziemy mieć więcej miejsca na biurku, to możemy je znowu trzymać w takiej rozłożonej formie. Jest bardzo ciekawa, bardzo ładna i jak widzicie bardzo prosta do zrobienia ozdoba na biurko i możemy też trzymać w środku przydatne rzeczy. Bardzo praktyczna sprawa. Tutaj mam klamerki, spinacze i to było na tyle.